jesteśmy już całkiem blisko w sumie końca. Zostały nam dwa sekrety, które są na końcu levelu. Więc jest dobrze. Lara, nie jest ci zimno w tym twoim strojku. Pada deszcz i w ogóle. Ty się niczym nie przejmujesz, kobieto. Jesteś twarda jak skała. Nic cię nie ruszy. Znowu zapis, bo jak tu zlecę oraz klejny, to się chyba pochlastam. Gorzej będzie, jak mi powiecie, że tam się dało jakoś przeskoczyć, a ja niepotrzebnie nadkładam drogi. Jak tak, to będzie mi bardzo smutno. Bardzo, bardzo, bardzo smutno. Gdzieś tu słyszę ciągle chodzenie strażników. Ale nie wiem, gdzie oni są. Ja ich wszystkich przecież tam pomordowałam. Aaaa! O, come on! A skąd on się w ogóle tu wziął? Jakoś wcześniej go nie było. A, dobra, w każdym razie... Ha, to nie tędy nawet. Przecież... Musimy iść tam, gdzie ten ogień. O. Teraz nic nam teoretycznie nie zrobi. Przecież jak widzieliśmy, nic nam poprzednio też nie zrobił aż takiego strasznego. A twórcy tutaj jakieś niedopracowanie mają ciągle. No cóż. Okej, kolejny kryształek. Jak miło. O, nawet apteczka duża. Yummy! Dobranoc, szczurki. Ja zapomniałam, że to tu jest. O, inny strażnik. Inny strażnik. Kurczę, ja zapomniałam, że ten fragment tu jest. Też go nie lubię. Tutaj też można się pogubić. I to nieźle. Gasz, gasz, gasz. Nie lubię tego fragmentu. Co my tu mamy? Tu mamy wodę. I teoretycznie chyba powinniśmy tu wejść. Tak sądzę. No to kilka rzeczy trzeba robić po 3-4 razy. Na przykład trzeba podnieść ten poziom wody wyżej. Potem gdzieś w tych kolejnych pomieszczeniach. Dobrze, się głupi nie ma. Jakaś dźwignia. Czy w tym innym pomieszczeniu? To jest taka dźwignia, którą bardzo łatwo przełączyć do momentu jednak. Jest klapa w podłodze, którą musimy otworzyć. Ja tu myślałam, że już prawie koniec poziomu, a to... Upa. Zawsze mnie robią w balona. Co my tu mamy?
Aha, no i tu właśnie w ogóle nie ma wody, a tu musimy napuścić wodę. O, bo tu jest dźwignia podwodna, tylko musimy wodę zrobić, bo inaczej to się do niej nie dostaniemy. No i teraz pytanie, gdzie tą wodę się robiło, no? No czekajcie, byłam tu, tak? A było jeszcze jakieś trzecie pomieszczenie? Nie. Aha, bo tam jest przycisk, może. Lara Croft. Przycisk. Słyszymy brzydkie dźwięki. Które sprawiły, że albo tam się podniosła woda, albo tam. No i teraz nie wiem, tam czy tam. O, świetnie. Najpierw weźmiemy sobie znajdźki. Okej. Coś tu jeszcze jest? Wydaje mi się, że nie. To dźwignię też bardzo łatwo przeoczyć, bo ona jest na takim tle, że masakra. No dobra, teraz mamy to otwarte. Będziemy mogli się tam cofnąć. W sumie ten fragment nie jest bardzo trudny, jeśli ogarnie się, jak to wszystko działa, nie? Że ten jeden przycisk... O, tam można jeszcze przejść. Ale tam chyba nic nie można jeszcze zrobić. Chyba. Poczekajcie, może jednak tam podpłynę. Na wszelki wypadek. Trzeba ogarnąć po prostu, jak to wszystko działa. Jak już to się ogarnie... opuszczanie i napełnienie wodą, to nie powinno być problemu. Ach, no właśnie, bo tu nie ma wody też. Ani innych rzeczy, jakimi można by się przedostać. Więc tędy nic z tego. W górę. W ogóle ta woda wygląda jak jakaś benzyna. Zawsze mi się kojarzył właśnie z jakimś takim olejem prędzej niż z wodą i bałam się, że się tu, nie wiem, potopię albo podpali się to i nie daj Boże. Okej. Tylko, że tu jest jeden problem, bo z tego co pamiętam, to tam były jakieś brzydkie rzeczy, które chciały mnie zjeść. Są wiatroczki. No i teraz przez te wiatroczki się chyba nie da przycisnąć. No nie. Czy był jeszcze jakiś przycisk, którego nie kliknęłam? Jak to zazwyczaj działa? Może na początku znowu czegoś nie kliknęłam. Albo trzeba opuścić poziom wody. Tak też może być. Tu są jeszcze dwa przyciski, ale one nie są otwarte. No to widocznie poziom wody jest za wysoki. No niedługo skończą mi się pomysły, to będzie problem. Więc ja zacznę tu gubić. Jeszcze by tego brakowało, no. Aaaa! Słyszymy, że nadal chodzą. Ale może słabiej będą chodzić, czy coś. No jakby mniej się obracały, nie wiem. Safe. Na wszelki wypadek. O! Jest jakby... Aha! Oh, come on. Przypuśćcie mnie, głupie wiatraki. Dobra. Jesteśmy w domu. Nie! Niedobry brzydelu. Nie miałeś nic! A, w dodatku skąpiec. No zabierz to. Okej. Wow! Jeszcze jakiś szczur.
A nie, drugi. No strzelaj! Boże, nie lubię używania tego MP. 5. Ale w sumie zawsze jest dużo naboi do tego. Idź, suniemy. Tam widzę jakąś apteczkę. Miniam apteczkę. O, możesz się już podnieść, to miło. Tak na zachętę. Trochę nam dają. Albo tu można zginąć. Tym do góry chyba nie ma co iść, bo jest zamknięte. Czy dobrze myślę? Tak. A! O! I ten fragment też jest taki, że można się tu zaciąć na wieki. Pamiętam, że też się zacięłam. Ponieważ tu jeździ takie cudo, które jest pod prądem i tutaj jakieś kable mu zwisają. Na początku nam cutscenka jakby pokazała taką skrzyneczkę tam tutaj, gdzie ma Lara głowę teraz. I ta skrzyneczka właśnie i naszym celem jakby tutaj jest spowodowanie, żeby to cudo z kablami wpakowało się w skrzyneczkę. Pytanie, jak to zrobić? Musimy mu zagrodzić tak drogę, żeby nie miał możliwości przedostania się. I w ten sposób trafi na skrzyneczkę. I to jest właśnie taka zagadka Tomb Raiderowa. Jedna z takich zagadek, których naprawdę trzeba pomyśleć, a nie tylko, wiecie, strzelać, zanieść klucz, czy znaleźć... Wow! Nie! Ups. Wiecie, znaleźć klucz, kogoś zastrzelić, przejść szukając jakiegoś tajnego przejścia i w ogóle. Ja teraz poczekam. Mogę tu zejść? Teraz gdzie on idzie? Tu. O, tam jest kryształek. Aha, jest przycisk. Ja nie wiem, co ten przycisk robi, szczerze mówiąc. Włącza prąd? Dodatkowy, czy co? Nie wiem. No, zaraz mnie to tu przejedzie. Au. Okej, okay. Żyję. Dobra, zapiszmy sobie tutaj, może. Nie zginęła znowu. Nie, nie, nie! Pchaj! Pchaj! Teraz nie wiem, czy mnie z drugiej strony chytnie. Okej, okay, jedzie tu skubaniec, potwór jeden. Z tymi kablami. No nie! Żartujesz! O, to było okrutne! God damn it. Hej, Dolara. Teraz pociągniemy w takim razie. Skoro nie chcę tu złapać, brzydko.
niestety trochę zabawy tutaj jest. Z tym czymś. W sumie... Nie, może lepiej nie ryzykować. Wydaje mi się, że to trzeba posunąć właśnie tutaj. Jak sama nie wiem. Będzie drugą stronę. No come on, potworze. Nie idź tu. Idź do tej skrzyneczki. Tamtej. Tam. Tu, w tą dziurę. Mam ci pokazać. Teraz zawróci i bok! Yeah! Dało się. Tak, zrobił zwarcie, spięcie i w ogóle przez to otworzył nam się tam w tamtej sali ten przycisk. Więc będziemy mogli oczywiście iść. I tam w górze klapa też nam się otworzyła, także wyjdziemy chyba przy tych przyciskach właśnie. Chociaż głowy nie dam. A no, wyjdziemy. Tylko teraz trzeba bardzo uważać, żeby nie wpaść w tą dziurę. Nie pamiętam, co ten przycisk robił. A, kolejny strażnik leży. Co nam ten przycisk zrobił? Tu już chyba nic nie mamy do roboty. To jedynie tam, tylko że tam nie ma wody znowu, prawda? Czy to prawda? Muszę się cofać? Wow! To bym spadła teraz. Okej. Okay. Nie do dziury. No i prujemy do przodu. Być może dostaniemy się właśnie tam, gdzie wcześniej mieliśmy problem, żeby się dostać. Dobrze, że ta woda była. Bo bym się atakowała. Dobra, zapis. O, dobra, tu mamy wodę teraz. Włączył się brzydki alarm. Najpierw zobaczymy, co tu jest na dole. Czy jest coś ciekawego? Ta flora niewiele daje. Nie, to niestety nic ciekawego nie ma. No, to wypływamy gdzieś tu. Do widzenia. Czy pan miał coś ciekawego? Nie. Teraz ten wredny alarm będzie nam przeszkadzał. No ale niestety. Okej, czy to jest coś dziwnego przez tego przycisku? Chyba nie. Aha, to nam otwiera ten ostatni przycisk w głównej sali. I teraz musimy wrócić. Aha, i wyłączyło nam wodę. No i niestety tędy chyba nie doskoczymy, bo jest za mały rozbieg. Trzeba poradzić sobie inną drogą. No już zdążyłam zapomnieć, że sekretów jakichś szukamy czy coś. Tu mamy też bardzo łatwo to przeoczyć. To jest oczywiście kratka, po której możemy sobie pochodzić na rękach. Jezu, koty szalone.
Kochany alarm. Po prostu zwala z nóg. Okej, to gdzie była apteczka? No weź się schyluj po tą apteczkę. Szkoda byłoby ją tu zostawić. No nie, szczury. Nie zauważyłam ich nawet. O, kolejną apteczkę, jak miło. Aha, ja to wpadło do wody. Ale jestem w tym... Aha, w tym pomieszczeniu, okej. O Boże! Muszę się być spokojny. I też nic nie masz. Co za ludzie. Okej, teraz musimy wpuścić wodę w tamtym pomieszczeniu. I teraz nie wiem, czy należy wcisnąć ten przycisk jeszcze raz. Wydaje mi się, że tak. Bo tamten przycisk wydaje mi się, że klapę nam otworzy. Ale głowy nie dam. A nie, nie da się tego przycisku jeszcze raz. To może trzeba to jeszcze raz. Cholera wie. A teraz nie wiem, czy ja dobrze to zrobiłam. Muszę być ostrożna teraz. No nie, oczywiście, że źle. Goddammit. Trzeba było nie ruszać tej dźwigni. Dobrze. Wydaje mi się, że tamta klapa w tamtym drugim pomieszczeniu nam się... Nie, skacz. Tutaj. Właściwie w trzecim pomieszczeniu. Dobra, mamy wodę. Jest! Otworzyła się, świetnie. Zrobimy jeszcze zapis. Wow, gdzie my jesteśmy? Masakra. Okej, tu mamy... do harpunika. Wow. Jakieś dziwne tunele. Nie podoba mi się to. Zwłaszcza, że dużo wody. Aha, będziemy tutaj. Tak, właśnie tu, gdzie była ta melodyjka i tutaj chyba... O! Tutaj była ta kratka, nad tą kratką był sekret. Nie wiem, czy pamiętacie, ale tak to mniej więcej było. Czekaj, co? Zobaczymy jeszcze, czy tu pod wodą gdzieś nie ma jakiś znajdziek. O, właśnie. Wow, już ponad godzinę nagrywam. Nawet nie sądziłam, że ten level zajmie. Bo zapomniałam zupełnie o tej drugiej części tego levela. Myślałam, że będziemy się bawić tylko na zewnątrz. A tu trafiliśmy do takiego miejsca. Tu już chyba nic nie ma, tak się wydaje. Wiedziałam, że tu będziesz patała. No! Niedobry. Zabiera życie. O, ale mamy kryształek. Aha. Jak to miło.
Tu trzeba być ostrożnym też. Przynajmniej należałoby. I w górę. Ale przynajmniej wylądowaliśmy w całkiem ładnym miejscu. Przynajmniej tam, co było niżej, to było ładne miejsce. No i jak mówiłam, że tu gdzieś jest koniec levelu, no to cóż, w końcu do niego trafiliśmy. No i teraz musimy sobie tu poskakać troszeczkę na wysokościach. W ogóle widzicie, tam się już level załamuje. Jakieś bugi graficzne. Czy tam? Chyba tam. Wow. Tam na dole chyba coś jest. Chociaż głowy nie dam. Być może nawet w tych kolcach. Ale i tak nie wiem, jak to zdobyć, więc tak tam nie idę. Okej, muzyczka się zmieniła. Wiedziałam. W ogóle mi się naboje kończą. Dobra, to poużywajmy może zwykłych pistoletów. Tak, zapomnę, że je mam. Gdzieś był jeszcze jeden pan. Gdzie jesteś? No, ty nie strzeliłeś. Dobra, i teraz mamy dwa... Goddammit. Dwa sekrety chciałam powiedzieć. O Boże. Byłaś, facet. Dobra, obydwu was wykończyłam. Z tego niech będzie. Dobra, dwa sekrety. A teraz trzeba się zastanowić, bo trzeba się dostać na górę. Teraz nie wiem, z której strony to było. Wiesz, nie, tylko z tej chyba się da wyciągnąć ten kamulec. Więc ciągaj, Lara, ciągaj. Musimy zdobyć jeszcze dwa sekrety i kończyć level, bo już trwa zdecydowanie za długo. Nawet bez specjalnego gubienia się. Tu chyba się można dostać. I tam są takie dziurki. I jak w te dziurki wpadniemy, to właśnie można sobie... Wow! Znaleźć różne rzeczy. A tu akurat nic nie ma. Tu akurat też nic nie ma. O mój gosh, ze złej strony. Dobra. Czyli jednak ze złej strony tam wlazłam. No, a tu zjeżdżam. Czy to jednak trzeba było ciągnąć z tamtej strony? O my god. Spróbuję pociągnąć z tamtej strony. Jednak. Nie?
Aha, bo to jest niewyraźna podłoga. Widocznie jakoś tam trzeba to obejść dookoła. Jest dziwne, wydawało mi się, że to tędy. Może stąd trzeba tam skoczyć. Dostać. To będzie kłopotliwe. Może tu trzeba skoczyć w tą dziurkę. O, jest. Tak, to jest, proszę Państwa, sekret. Cathedral Key. Tylko ja nie mam pojęcia, szczerze mówiąc, do czego on służy. Bo on nie służy do otwarcia nam jakby sekretu chyba. A przynajmniej nie wiem, gdzie miałby być ten klucz do użycia. Chyba, że gdzieś w późniejszych poziomach, tak też może być, będzie on wykorzystywany, bo szczerze mówiąc, nie wiem. Naprawdę się zdziwiłam, bo przeglądałam właśnie te sekrety, żeby móc je zdobyć. I naprawdę się mocno zdziwiłam, że tutaj za sekret jest klucz. No ale on się chyba zalicza jako sekret, więc tak, został nam jeden. Który jest chyba tutaj. Więc przynajmniej tyle, że udało mi się go zdobyć. W bólach, bo w bólach, ale jednak. Wow. Zejdź no tu. Kobito. Zaraz będziemy kończyć ten poziom, ale... Tak, i w tym sekrecie jest tylko duża apteczka. I możemy iść do końca levelu. Właściwie. No, hopaj. Wspinaj się, wspinaj. Jeszcze tylko zobaczę właśnie, czy mamy wszystkie 5 sekretów, ale powinniśmy mieć. Ale nie to. 5 z 5. Zapiszmy, żebym się gdzieś nie walnęła. I tu chyba mamy koniec levelu gdzieś. Oglądam. What? You heard me. I didn't, honest. What did you say? I said, who employs you? Ah! Miss Sophia Lee! Who's she? What does she do? I don't know. Really, I don't. I just shoot people for her. A commendable work ethic, I guess. Yeah, I put my hours into it. As my father did and his father did her for. Well, how old is this, Miss Lee? I don't know. Late 20s? Early 30s? Right. Yeah. For some people, like yourself, we get a special bonus. I'm flattered. I mean, I could even be retiring from you. Then you might like to mind. The bell. Ah! Ah!
Happy retirement. Tak, całkiem przyjemna cutscenka, zaraz wam wyjaśnię, o co tu chodziło, tym, którzy nie rozumieją. W każdym razie, aha, zero tych apteczek zużytych, pięć sekretów, oczywiście no trochę nam zeszło na tym levelu, ale cóż, takie życie. Idziemy dalej. Wow, dobra. Musiałam się tu zatrzymać, bo tu jest... to są naboje. I teraz jesteśmy chyba w poziomie Aldwych. Tylko nie cierpię. Ile tu jest sekretów? Też pięć. Tak, Aldwych. Czy Aldwych właściwie chyba powinno się mówić. Ja zawsze mówię Aldwych, bo tak się jakoś, wiecie, od małego przyzwyczaiłam. I tak jak Tomb Raider zamiast Tomb Raider. No i ciężko niektóre rzeczy wykorzenić. Dobra, w każdym razie o co chodziło w cutscence? Jak widzieliśmy, Lara spotkała zabójcę. No i chciała się dowiedzieć od niego, dla kogo pracuje. Powiedział nam całkiem w sumie miło, że pracuje dla Sophie Lake i właściwie będziemy jej swoją drogą szukać. No ale nic więcej o niej nie wiedział, bo jak twierdził, tylko zabija dla niej ludzi. Wspomniał, że to u nich rodzinne, że ojciec dla niej pracował, jego ojciec i tak dalej, wiecie, taki rodzinny biznes i te sprawy. No i twierdził, że kobieta ma ze 20-30 lat, bo Lara się dziwiła właśnie, dlaczego tyle pokoleń dla niej pracuje, a tu się okazuje, że ona ma 20 lat, to jest dość dziwne samo w sobie. Za Larę oczywiście miał dostać jakąś premię. Widać, że wysoko ceniona jest Lara. No i jako, że miał dostać tą premię, to mógł przejść już na emeryturę. No ale jak widzieliśmy, dostał dzwonem po główce i emerytura przeleciała mu przed oczami. Niestety takie życie, zwłaszcza z Larą. Także to jeśli chodzi o cutscenkę, no a następnym poziomem zajmiemy się kolejnym razem, także już wam tutaj dziękuję, mam nadzieję, że wam się podobało, no i do usłyszenia w kolejnym poziomie Aldwych z Londynu. Cześć!